Wieczorem wyemitowane zostały dwa orędzia prezydenta i premier. W pierwszym Andrzej Duda tłumaczył swoją decyzję związaną z wetem ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS. W drugim Beata Szydło zapewniała, że PiS nie zrezygnuje z reformy sądownictwa. Ustawy wymagają zmian zapewniających ich zgodność z konstytucją, mówił prezydent i zaznaczył, że w możliwie krótkim czasie przedstawi projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS. Beata Szydło w swoim wystąpieniu podkreśliła natomiast, że weto prezydenta spowolniło pracę nad reformą sądownictwa, ale PiS się z niej nie wycofa. Nie możemy ulegać naciskom ulicy i zagranicy, dodała premier. Marszałek Sejmu uciął spekulacje na temat możliwości zwołania w przyszłym tygodniu dodatkowego posiedzenia Izby. Marek Kuchciński w mediach społecznościowych napisał, że do 13 września nie jest planowane posiedzenie Sejmu. Wcześniej pojawiały się nieoficjalne informacje dotyczące możliwości skrócenia wakacji parlamentarnych i zwołania dodatkowego posiedzenia Sejmu. O takiej możliwości mówił również m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Po całodziennej serii spotkań w siedzibie PiS politycy tej partii zdementowali te informacje. Zapewnili, że poczekają na propozycję prezydenta Andrzeja Dudy. W ciągu roku liczba obcokrajowców w polskim systemie ubezpieczeń społecznych wzrosła do 380 tysięcy. Oznacza to wzrost o 60%. To dobra wiadomość w przededniu obniżenia wieku emerytalnego, pisze Dziennik Gazeta Prawna. Wzrost liczby obcokrajowców w polskim systemie ubezpieczeń społecznych jest związany z przyjeżdżającymi do Polski Ukraińcami. Według nieopublikowanych jeszcze danych ZUS na koniec czerwca w systemie było ich ponad 270 tysięcy, a jeszcze rok temu 147 tysięcy. Ekonomiści zwracają uwagę, że liczba pracowników z zagranicy odprowadzających składki pokrywa się z szacunkami liczby osób, które mogą odejść na emeryturę po wejściu w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny. Jest to bardzo dobra wiadomość dla ZUS i jego budżetu. Przywódcy Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy uzgodnili podczas telekonferencji podjęcie działań polityczno-dyplomatycznych w celu realizacji porozumień mińskich. Czterej przywódcy wezwali do natychmiastowego zaprzestania naruszania zawieszenia broni i uznali, że rozejm z 21 czerwca musi być bezwzględnie przestrzegany. Czwórka normandzka uznała za priorytet wycofanie ciężkiej broni ze strefy przyfrontowej. Angela Merkel i Emmanuel Macron zaproponowali również Rosji i Ukrainie wymianę jeńców. Uzgodniono także dalsze kontakty na najwyższym szczeblu.